Ciągle jesteśmy w wieku XIII. Ja może wyjaśnię, dlaczego na tym wieku się zatrzymaliśmy. Do dzisiaj, od początku XIX wieku do dzisiaj ukazujące się książki, wszystkie książki dotyczące historii Rosji zaczynały się najpóźniej w VIII wieku po Chrystusie. To najpóźniej. I jakkolwiek państwo, które się nazywało Rosją, powstało dopiero w XVIII wieku, a nie w VIII, a państwo, które mogło być państwem Rosjan, zaczęło się formować właśnie w wieku XIII. Parokroć już mówiłem, że omawiając te wcześniejsze okresy, mówiłem, że to są Rusini, że to są Rusowie. Rus, a Rosjanin to ogromna różnica. I musiałem tak mówić, ponieważ bym się spotkał z zarzutem, że należę do tych ludzi, którzy nie zaczynają historii od początku, omawiając jakieś zagadnienie, omawiają je nie od początku, ponieważ nasi słuchacze, przynajmniej niektórzy z nich, przyzwyczajeni są, mieli w ręku książki wydawane w Polsce albo na Ukrainie, ale przede wszystkim wydawane w Rosji, w Związku Radzieckim zwłaszcza, tłumaczone z rosyjskiego. Dlatego zacząłem to od początku. Być może nie powiedziałem za bardzo wyraźnie, że to nie jest Rosja. Chcę i chciałem bardzo podkreślić, że Ruś Kijowska nie ma nic wspólnego z Rosją. To jest jedna rzecz. A teraz druga rzecz. Ruś Kijowska, zresztą dla rozwoju handlu w znacznej mierze, szukała innych ziem, także po to, żeby zatrudnić takich bezprzyzornych książąt, których, jak mówiłem, mogła już być cała setka, to szukali nowych ziem, trafili na nowe ziemie, które nie miały nic wspólnego ze Słowiańszczyzną. Po pierwsze, były w geograficznej Azji. Jeżeli uważamy, że dorzecze Wołgi jest Azją, że dorzecze Wołgi, które jest dorzeczem Morza Kaspijskiego, a wszystkie brzegi Morza Kaspijskiego to są brzegi azjatyckie, a więc rzeki, które wpadają do Morza Kaspijskiego, też powinny być uznane za azjatyckie. Morze Kaspijskie zbiera już azjatyckie wody, gdy Morze Czarne, przynajmniej w większej części zachodniej, na północy i na południu, jest albo taka na poły turecka, albo dochodzą do niej Słowianie z czasem. Ale na początku też to są jakieś narody wzdłuż tego brzegu rzeki idące, które początkowo nie są narodami europejskimi. No, takimi jak Węgrzy, którzy weszli do środka Europy, ale wchodzą do środka Europy jako przybysze, bardzo szybko stali się rodzimymi władcami, rodzimymi posiadaczami tej ziemi. Otóż można było
można było przyjąć taką ewentualność, że grody handlowe, główne grody handlowe, które były na terenie Rusi, ale nie tylko kijowskiej, bo także na Rusi połockiej, do połowy XV wieku, tam jeszcze ta dynastia istniała, wymarła w połowie wieku, to byłby w znacznej mierze miasta handlowe. Nowogród Wielki także, Psków także, była cała grupa miast handlowych. Do tych miast handlowych z czasem dołączył Smoleńsk, położony nad górnym Dnieprem. I wszystko to były ziemie słowiańskie. Natomiast dalej w dorzeczu Wołgi te ziemie były zaludnione przez ludy, które przybyły jako ostatnie w tym obszarze, ostatnie, które przybyły z Azji, głównie z północnej Syberii. I nie były to plemiona słowiańskie. Były to rozmaite plemiona, które możemy nazwać taką nazwą, która początkowo dotyczyła tylko jednego plemienia, ale z czasem stała się taką nazwą bardziej ogólną. To były plemiona o charakterze albo tureckim, albo ugrofińskim, albo mandżurskim i tak dalej, tymi po prostu mieszkańcami Syberii z powodów handlowych. Żeby dobrze docierać do odbiorców ze wschodu, to znaczy w tym konkretnym wypadku i dla Smoleńska, i dla Połocka, i dla Nowogrodu, to w tym wypadku ta droga w stronę Azji prowadziła przez Wołgę. Ta Wołga, ziemię nad Górną Wołgą i nad Górną Oką, zostały nazwane Zalesiem. Słowiańska Ruś kończy się nieprzebytymi morami. Za tymi nieprzebytymi morami, borami trudnymi do przekroczenia, za tymi borami mieszka już zupełnie inna rasa ludzi. Inne typowe azjatyckie, jeżeli Słowianie należą do trzech tych wielkich grup, które stworzyły Europę, grupy romańskiej, czyli takiej postrzymskiej, grupy germańskiej i grupy słowiańskiej. Te trzy grupy stworzyły Europę, a wschodni kraniec tej Europy to są wschodni Słowianie. I za wschodnimi Słowianami są nieprzebyte lasy, a za nieprzebytymi lasami są ludzie mówiący zupełnie innymi językami, nie związani z Europą, tylko związani z Azją. Przed rokiem tysięcznym to wyglądało inaczej. Od III wieku po Chrystusie jest tak zwany jedwabny szlak. W III wieku po Chrystusie jedwab wytwarzany w Chinach dociera do Europy. Dociera do państw europejskich. Jest to dość dalekie, zwłaszcza, że trzeba minąć po drodze Morze Kaspijskie. W tym III wieku żyjące tam plemiona tureckie, różne plemiona tureckie, są jakby przerzutową stacją. Z Chin jedwabnym szlakiem dodaje się to do tych stron tureckich, a Turcy
przeprawiają ten towar, ten jedwab przez Morze Kaspijskie, dochodzą do Morza Czarnego i Morzem Czarnym do Konstantynopola, do Bizancjum, prawda? To jest dwie kolejne nazwy, które dotyczą tego samego miasta. Nazwa rzymska i nazwa grecka. Otóż tak jest od III wieku. I teraz na początku wieku XIII, do którego dotarliśmy, dochodzi do wydarzenia, które wydaje się w ogóle nie dotyczy Azji, przynajmniej tej odległej Azji i tej północnej Azji, a które jest związane z Chinami bezpośrednio, a mianowicie dochodzi do upadku Cesarstwa Rzymskiego. Czwarta krucjata od 200 lat blisko trwają krucjaty do Ziemi Świętej. Czwarta z kolei krucjata pada na pomysł, czy po co my będziemy szli do tej Ziemi Świętej i tam musieli będziemy walczyć i ginąć, a tutaj taki świetne Bizancjum. Po prostu opanowują rycerze czwartej krucjaty w pierwszej dekadzie XIII wieku, czyli to, że zagarniają Konstantynopol. Ponieważ to są rycerze, a nie handlowcy, to ich nie interesuje handel z Chinami prowadzony za pośrednictwem Turków. Ich interesuje wszystko inne, ale nie interesy handlowe. Wprawdzie są miasta handlowe, zwłaszcza dwa główne, to znaczy Wenecja i Genua. One owszem też szukają dotarcia do jedwabiu, do szlaku jedwabnego, bo upadek Bizancjum, stworzenie Cesarstwa Łacińskiego nie przez sfery gospodarcze, a przez żołnierzy, przez rycerzy, przez wojsko, przerywa, że tak powiem, ten ciąg handlowy i kolonie włoskie idą na brzegi Morza Czarnego, bo to jest bliżej tych Turków. I omija Cesarstwo Łacińskie. Jaki to wywołuje skutek? Zostaje przerwany ten cały szlak jedwabny. Jeżeli do początków XIII wieku ten handel jest gładko idzie, to on nagle zostaje przerwany. Potężne państwo, jakim są Chiny, potężna gospodarka, jaką są Chiny, wielkie podatki, które się płaci, Chiny zaczynają to tracić. I to powoduje dwa skutki. Pierwszy skutek jest taki: osłabienie Chin, powstrzymanie dopływu pieniędzy do Chin ułatwia jednemu z przywódców, no, najwybitniejszemu zresztą przywódcy, który zostaje politycznym i wojskowym władcą tego państwa obejmującego z czasem Chiny, to jemu i jego następcom łatwiej jest zająć całe Chiny. Natomiast ludy, które były na północ od Chin, które tam coś dostarczali do Chin, też nie dostarczają jakichś obiegowych, dzisiaj powiemy pieniędzy, ale powiedzmy obiegowych wartości. I co się zaczyna wtedy robić? Wtedy plemiona
z ziem zimnych, syberyjskich, z południowej Syberii, odciętych od reszty Azji przez pas pustyń piaszczystych, bardzo trudny do przebicia, bardziej trudny niż góry, bardziej trudny niż lasy, rzeki i tak dalej. No, może oceany są trudniejsze. Otóż przez ten bardzo trudny pas te biedne plemiona nie mogą przesuwać się na południe, ale jakby pod tym przymusem zmiany tych stosunków handlowych ruszają do uderzenia na tych Turków, którzy nie dostarczają do Bizancjum, bo Bizancjum nie dostarczają do Cesarstwa Łacińskiego, bo Cesarstwo Łacińskie nie chce, nie dostarczają towarów. Uderzają na tych Turków, którzy byli nad Morzem Kaspijskim. I z rozpędu te plemiona, które mają zresztą najwyraźniejszy wyż demograficzny, te plemiona nie zatrzymują się na Turkach nad Morzem Kaspijskim, ale docierają aż do Oceanu Indyjskiego, to jest współczesna nazwa. Zajmują Persję, zajmują Afganistan, docierają do Arabów, do Mezopotamii, którą częściowo zajmują. Po prostu następuje czasowa taka, takie wielkie uderzenie, które obejmuje także częściowo Półwysep Małoazjatycki, czyli obecną Turcję, wschodnią jej część, który także prowadzi do jakichś takich wypraw w stronę Ziemi Świętej. Ta Ziemia Święta to jest Królestwo Jerozolimskie. Ona jakoś tam egzystuje, ale jest to dość, w sumie jest to dość bogaty teren. Ci biedacy z północy ruszają, po jakimś czasie tracą swój impet. Tutaj mamy te połączenia z Europą, o których mówiliśmy wcześniej. Tak na przykład pierwsza wyprawa Mongołów na ziemię dzisiaj południowo-ukraińskie, o której mówiliśmy, gdzie Mongołowie i Tatarzy rozbili 6 czy nawet w sumie więcej wojska książąt ruskich. To te ludy szły tam okrężną drogą, ponieważ ten pierwszy rzut to jest rzut na południe, na wschód od Morza Kaspijskiego. I oni idą mniej czy bliżej Morza Kaspijskiego w kierunku Afganistanu, Persji, ale także w kierunku Bliskiego Wschodu, Syrii, tam po prostu ta fala mongolska dochodzi. Jedna z grup tych mongolskich, która od południa obeszła Morze Kaspijskie, to znaczy dotarła do północnej Turcji i z północnej Turcji przez Kaukaz dotarła na Morze Kaspijskie, to jej czołówka, to jest ta grupa, o której mówiliśmy, pierwsze starcie 1223, to pierwsze zwycięstwo jest Mongołów. Ale oni przyszli i przekonali się, że inne plemiona mongolskie, aż po
Węgrów nad Dunajem, brzegiem Morza Azowskiego, potem brzegiem Morza Czarnego, potem wzdłuż Dunaju chodzi się na nizinę węgierską. Węgrzy są bezpośrednio związani z tym pasmem stepów od Węgier, od jeziora Balaton zaczynają się stepy i te stepy ciągną się na wschód i docierają do gór Altaju. To znaczy ciągną się przez Europę i ciągną się przez połowę Azji. Zresztą zaraz za Altajem ciągną się dalej, aż do Mandżurii. I to nie tylko Mandżurii tej bardziej zachodniej, ale Mandżurii wschodniej nad morzem, dzisiaj zresztą okolice Władywostoka, które jest w państwie Federacji Rosyjskiej. Otóż ten ruch gwałtowny, który został wywołany przez czynniki, które bezpośrednio nie dotyczyły Azji, tej dalekiej Azji, ale objęły daleką Azję. Ten ruch, kiedy państwo, które jest kluczowym elementem w dostarczaniu towarów z Indii do Europy, to państwo nagle przestaje istnieć, na tym jego miejsce powstaje inne państwo, które jest w małym stopniu zainteresowane handlem międzynarodowym, powoduje to przerwę w ruchu towarów, wywołuje uderzenie plemion, które wolały żyć w tych chłodniejszych krajach, ale poszły do krajów cieplejszych, ponieważ na tej decyzji zostały utracone. Jeśli przed chwilą mówiliśmy o bitwie nad rzeką Kałką, to znaczy o tej pierwszej przegranej Rusi Kijowskiej, to przypomnijmy także, że ci najeźdźcy mongolsko-tatarscy, którzy się tam pojawili, przyszli w bardzo specjalnym celu. A mianowicie przyszli po to, żeby trafić na Krym i na Krymie pomóc handel kupców weneckich, a wymordować kupców genueńskich. Jeżeli tam były przedtem miasta weneckie i miasta genueńskie, to oni przyszli po to, żeby konkurentów genueńskich zlikwidować i zlikwidowali. I w momencie, kiedy już tą sprawę załatwili i wracali na wschód do siebie, to nagle zaczęły ich gonić wojska ruskie. Więc oni się zatrzymali, pokonali ruskich książąt, przy okazji się dowiedzieli, że dalej to są jakieś Węgry, mówią tym samym językiem co oni, ale dowiedzieli się także, do czego się historiografia rosyjska nie chce przyznać. Dowiedzieli się także, że na Zalesiu, na tym Zalesiu, które nie jest słowiańskie, to żyją ludy niesłowiańskie. I dlatego w 1237 roku Batu Han ruszył na Ruś. Jedno miasto wielkie zdobył w grudniu, w następnych 3 miesiącach zdobył całą Ruś Zaleską. To zdobył dlatego, ponieważ wiedzieli, że to są tereny zamieszkałe przez ich pobratymców, zamieszkałe przez ludy pochodzące z Azji. Jeżeli się chce tworzyć państwo, które obejmuje te ludy azjatyckie, to oczywiście trzeba także iść tam i łączyć. Chodząc
na Ruś Zaleską, wkraczają w pełnym składzie i ten pełny skład to jest 30 tysięcy żołnierzy, to wystarcza, ale to jest duża grupa ludzi, którzy mają stworzyć nowe państwo w tym czasie. To ta historiografia, która jest ciągle pod wpływem literatury rosyjskiej XIX, XX, XXI-wiecznej, a ona jest jakby robiona z szacunkiem dla cesarstwa rosyjskiego i z posłuchem do carów. Historia Rusi carskiej jest dopasowana do żądań carów, a historia Rusi sowieckiej jest nie tylko dopasowana, ale jest wymuszona przez Stalina. To nie są historiografie, które powstały, gdzie czynnikiem głównym była chęć badań naukowych. To były badania, które miały dowodzić, że ta Ruś Katarzyny II, Katarzyny Wielkiej i ta Ruś cara Aleksandra to były od tysiącleci niemalże, miały historię tysiącletnią i zawsze były mocarstwem. Ta historiografia rosyjska i historiografia sowiecka, a współcześnie to także częściowo pisana przez Rusoazjatów, którzy uważają, że Rosjanie i plemiona azjackie to jest właściwie jeden wielki naród i dlatego ten jeden wielki naród powinien z czasem. Ci Rusoazjaci idą trochę dalej niż Putin. Putin szuka wielkiego państwa ruskiego, a oni szukają wielkiego państwa rusko-azjatyckiego. W każdym razie jest to historia wymuszona. I dlatego najazd, o którym mówiliśmy wcześniej, przed 2 tygodniami, najazd Batuhana nie jest tylko najazdem wojskowym. On owszem zwycięża, niszczy opór zbrojny na Rusi Zaleskiej, ale zaraz za nim przychodzi administracja polityczna i urzędnicza, administracja mongolska, nie ludzie uzbrojeni, ludzie, którzy tam budują państwo, które powinno należeć do potężnego, ogromnego państwa, ogromnego, bo w owym czasie obejmuje przecież także Chiny, tego państwa azjatyckiego, tego państwa, ono musi być. I co więcej, jeżeli, tak jak mówiliśmy, jeżeli Batuhan z wojskiem zajmuje Ruś i chce iść na Węgry, ale ponieważ nie ma dostatecznie silnego wojska, to musi wrócić do Kipczaku, do tej głównej siedziby bardziej Tatarów, ale także tych wszystkich azjatyckich plemion, a mianowicie do tak zwanego Kipczaku. To są ziemie między Wołgą a Donem. Musi tam iść. Tam są jakieś bunty, które trzeba uspokoić, a poza tym trzeba tam po prostu odbudować siłę zbrojną. I potem z powrotem wraca, ale nie musi już zajmować Rusi Zaleskiej. Nie musi zajmować Rusi Zaleskiej, bo na Rusi Zaleskiej jest już administracja ich, mongolska, turecka, tatarska.
A co więcej, ona już zdążyła dokonać poboru mężczyzn. Jeszcze ten pobór mężczyzn nie ma takich ścisłych reguł, jak ma wreszcie Rusi, ale już ma duże i między innymi nie stanowią oni większości, stanowią cząstkę tylko, ale z tymi wojskami, gdzie Batu Han przychodzi po wojnie, to po prostu przechodzi przez tereny, które mają już mongolską administrację, czy tatarską, jak chcemy to nazwać, administracją, i przechodzi przez tereny, gdzie już czekają na niego rekruci na tych ziemiach pobrani. I ta silniejsza armia, znacznie silniejsza niż za pierwszym razem, doprowadza do klęski Polski. W tym samym czasie, z różnicą trzech czy kilku dni, są dwie bitwy, jedna pod Legnicą, druga na stepach węgierskich, gdzie przegrywają to i Węgrzy, i przegrywają to Polacy. Ale dla Batu Hana to nie jest podróż z nad Dolnej Wołgi do Polski, do Węgier, tylko jest to podróż z Rusi Zaleskiej, bo on przychodzi do Rusi Zaleskiej, bada, ogląda, ocenia, co już na tej Rusi Zaleskiej udało się zrobić, wchłania powołanych do wojska. Była taka norma, że właściwie każdy człowiek, każdy mężczyzna nieżonaty, ewentualnie mężczyzna żonaty, ale w rodzinie trzech mężczyzn żonatych, musi zostać oddany do dyspozycji wojska. A wojsko go ocenia i albo wprowadza w szeregi wojska, albo go sprzedaje jako niewolnika. Nawiasem mówiąc, sprzedaje go Wenecjanom jako niewolnika, Wenecjanom na Krymie, a Wenecjanie na Krymie sprzedają go Egipcjanom nad Nilem jako niewolników. Zresztą ci niewolnicy, jak się w Egipcie z czasem zbuntowali, to akurat oni przejęli tam władzę. Przewrót absolutny. Otóż ta część cywilna, że nie trzeba po raz drugi zdobywać Zalesia, to ta część cywilna jest w historiografii prawie że niewidoczna. To nie znaczy, że jej całkiem nie ma. Ona jest. Coś się pojawia, ale się tak słabo rozwija. Umieszcza się te informacje, że to właściwie wcześniej powstało, umieszcza się je w trochę późniejszym czasie. Nie można zarzucić, że to zostało ukryte, że po pierwszym zdobyciu Zalesia przejęła ta administracja cywilna. I już na 200 lat, na 240 lat dokładnie, to Zalesie było pod władzą mongolską, tatarską głównie. I teraz to są wszystko kwestie, które pokazują, dlaczego tak ważne jest to stulecie. Gdyby historia się potoczyła inaczej, gdyby krzyżowcy nie zdobyli Bizancjum, Konstantynopola, gdyby Mongołowie ruszyli później, na przykład
Po opanowaniu całych Chin potem wyruszyli na zachód. Gdyby ta historia się potoczyła inaczej, to prawdopodobnie Zalesie stałoby się słowiańskie. Stałoby się słowiańskie, ponieważ napływ ludności słowiańskiej był tam znaczny. Przybycie Mongołów i Tatarów to w pierwszej wyprawie 24 tysiące tatarskich żołnierzy, 6 tysięcy mongolskich. To wcale nie jest taka wielka, jak na owe czasy, wielka liczba, ale wystarczająco duża. Za drugim razem tych wojsk było dużo więcej. Otóż parę razy więcej, 3 razy więcej. Otóż wejście Rosjan spowodowało, że granica, którą możemy nazwać dzisiaj granicą etniczną, granica między Słowianami a ludami azjatyckimi, które tak daleko poszły na zachód, to ci ludzie by prawdopodobnie zostali zasłowiańszczeni, a w każdym razie zalani przez przybyszów z zachodu, przez przybyszów z Rusi. I nie byłoby państwa rosyjskiego, ponieważ w momencie, gdyby ten obszar Górnej Oki, Górnej Wołgi, ten obszar został zajęty i skolonizowany, w pełni skolonizowany, to narody, dalsze narody azjatyckie rozwijałyby się, ale dalej, tak jak to było. Dalsze narody azjatyckie żyjące nad Wołgą, nad Kamą, północnym dopływ Wołgi, żyjące w Kipczaku, czyli między Wołgą a Donem, żyjące w zachodniej Syberii, północno-zachodniej, południowo-zachodniej Syberii, po Irtysz, głęboko w Azję, to te wszystkie narody się w niczym prawie nie wpłynęły na to, że tak pobiegła historia późniejszej Rosji. One same się rozwijały, ponieważ były oddzielone jeszcze na terenie Górnej Wołgi, były rozdzielone przez ziemie nieurodzajne, bagniste, na wysokości dzisiejszego Kazania, kiedy Wołga płynąca na wschód zakręca gwałtownie na południe, to na tym terenie dzisiejszego Kazania mieszkali jeszcze Bułgarzy, ale Bułgarzy nie z Bułgarii, tylko Bułgarzy azjatyccy, Bułgarzy właśnie z nad Wołgi. Natomiast oddzieleni byli dzikim absolutnie ludem Mordwinów od Zalesia. I wcale nie chcieli iść do Zalesia. I gdyby to Zalesie nie zostało zajęte, i gdyby to Zalesie nie zostało poddane szczególnej praktyce, to po prostu po pierwsze, prawdopodobnie przetrwałaby na dłuższy okres czasu Ruś Kijowska, to po pierwsze, a po drugie, samo Zalesie znalazłoby się w składzie Rusi Kijowskiej, ponieważ ono stałoby się słowiańskie. Ponieważ by się stało słowiańskie, ponieważ ta miejscowa ludność albo by uległa, przekształciła się w Słowian, o czym za chwilkę, bo było to łatwe,
albo by uciekła stamtąd. I po prostu nie byłoby Rosji, nie byłoby żadnej historii rosyjskiej. Natomiast Tatarzy, którzy tam weszli, nie dopuścili do tego, przyłączyli to do wielkiego imperium mongolsko-tatarskiego. I jeszcze jedno. Władztwo tatarsko-kałmuckie nad Zalesiem było bardzo mocno, było silne, mocne, uciekające do drastycznych posunięć, krwawo każdą próbę buntu, krwawo, że tak powiem, rozstrzygali i tak dalej. Nie ruszyło cerkwi. Cerkiew nie została obłożona podatkiem. Cała ludność została obłożona podatkiem, cerkiew nie. Do cerkwi w ogóle ci najeźdźcy ze wschodu w ogóle do tej cerkwi nic jej nie narzucali. Ta cerkiew prowadziła swoją pracę cerkiewną. Nie była przeciwtatarska z bardzo prostej przyczyny. Jeżeli nic od nas nie żądają, to dlaczego mamy patrzeć na nich krzywo? Cerkiew nie jest sprzeczna w stosunku do tych ludów, tych, którzy okupują Ruś, późniejszą Ruś Moskiewską, ale w owym czasie jeszcze Zalesie, to ta miejscowa ludność uczy się języka słowiańskiego, wprawdzie nie ruskiego, tylko bardziej bułgarskiego, z Bułgarii tej, która dzisiaj też się nazywa Bułgarią, z tej Bułgarii na Bałkanach, dlatego że Kościół prawosławny na Rusi posługuje się tamtym językiem jako język cerkiewny. Miejscowa ludność w Zalesiu, ludność azjatycka, jest uczona religii chrześcijańskiej. Wartość tej religii możemy, nie dlatego, że prawosławna, dlatego, że po prostu była słabiutka ta wartość, ale na tą wartość nie musimy nawet zwracać uwagi. Te nauki religijne, które dostaje ludność, nie są w ich języku. Oni tego nie rozumieją, ale muszą zrozumieć, bo inaczej nie będą chrzczeni. Oni wszyscy przybierają język bułgarski, który jest językiem słowiańskim. Zresztą ten język bułgarski coraz bardziej się upodabnia do języka ruskiego. To jest normalne, to jest normalne zjawisko. Ale język cerkwi tam i język większości ludzi jest inny i cerkiew, ucząc praw wiary, równocześnie wynaradawiania ten lud, który tam mieszkał pierwszy i który jest ludem azjatyckim. To raz. A dwa. Okupacja jest straszliwa. Nie rusza się ludności, tej podległej ludności, bo to jest ludność azjatycka. Tatarzy, Kałmucy, którzy tutaj przychodzą, nie niszczą własnych ludzi. Niszczą Europejczyków, mordują tych, którzy są napływową warstwą słowiańską. Prawdopodobnie w momencie, kiedy Batu Han wkroczył na teren Zalesia, prawdopodobnie
ludzie języka słowiańskiego stanowili mniej niż 10%. I te 10% jest mordowane. Część tych mordowanych ucieka. Gdy po raz drugi Batu Han wkracza na ten kraj, to już w tym kraju nie ma żadnego oporu ze strony chrześcijańskich władców i z dynastii Ruryka. Nie ma już żadnego oporu ludności słowiańskiej. Przede wszystkim dlatego, że ona została albo wymordowana, albo uciekła. I dlatego tak łatwo w ciągu tych dwóch mniej więcej lat, między tymi dwoma wyprawami Batuhana, tak łatwo administracyjnie opanowali to wszystko. Ponieważ ta ogromna mniejszość słowiańska, chociażby po to, żeby nie być wymordowana, jest posłuszna w stosunku do Turków. Najeźdźcy przyjmują następującą zasadę. Na terenie Zalesia pozostawimy tak długo spokojnie ludność słowiańską, tą część, ale ta ludność słowiańska to są wyższe warstwy społeczne. Zostawimy te wyższe warstwy społeczne tak długo, jak długo będą posłuszni. I oni są bardzo posłuszni. Natomiast jeżeli ponieważ cały ten obszar został włączony do państwa Batuhana, natomiast ziemie na zachód, oni nie wiedzieli, gdzie się kończą ziemie, gdzie mogą mieszkać ludzie nieazjatyckiego pochodzenia. Stąd też już w pierwszej wyprawie Batuhana, to on po zajęciu Zalesia idzie w kierunku Nowogrodu i przestaje iść do Nowogrodu, bo idzie przez ziemie słowiańskie. Gdyby Nowogród był niesłowiański, to by do tego Nowogrodu doszedł. Natomiast jego celem są przede wszystkim Węgry, ale żeby dojść do Węgier, to on nie może iść przez Nowogród, on musi iść przez Kijów. I stąd ziemie słowiańskie na zachód od Zalesia, to te ziemie słowiańskie zostają oddane daleko idącemu wymordowaniu, ponieważ tam prawie wszyscy nie są Azjatami. Jeżeli godzi się, żeby zostały miasta, gdzie rządzą słowiańscy książęta, no bo Rurykowicze są już słowiańską arystokracją, to jeżeli się godzi, żeby oni byli, oddzielnie będziemy mówili, dlaczego się godzi, ale godzi się, żeby oni byli władcami księstw i niejako urzędnikami najeźdźców, to na nich się godzi. Ale nie godzi się na nich w Kijowie wymordowuje prawie całą ludność. Nie godzi się w licznych innych miastach. Dochodzi do takiej sytuacji, że południowa część Rusi Kijowskiej zostaje w poważnej mierze wyludniona w następstwie represji, morderstw masowych dokonywanych przez najeźdźców, przez Tatarów. W pewnym momencie oni przestają, bo już chcą się szybciej przejść do Węgier, ale zostaje w mocnym stopniu wymordowana, ale w jeszcze większym stopniu ucieka z tych ziem w kierunku Rusi Wołyńskiej, w kierunku Rusi Halickiej. Ucieka.
a nawet jeszcze dalej, ucieka na Węgry, ucieka także na ziemię polskie. Jeszcze bardziej uciekają z Rusi Chaliskiej, bo uciekają na południe do ziem zamieszkałych przez no już zupełnie inne grupy ludności, uciekają na Węgry. Stąd znajdują się w dużej ilości w węgierskim Siedmiogrodzie i tak dalej. Zresztą w tym węgierskim Siedmiogrodzie, kiedyś w węgierskim Siedmiogrodzie, ludność ta, która uciekła, żyje do dzisiaj. To jest tło generalne, dlaczego to wszystko przybiera taką postawę katastrofalną, dlaczego jedna katastrofa pociąga drugą katastrofę, dlaczego upadek Bizancjum pociąga jakąś katastrofę, upadek Zalesia pociąga, upadek Kijowa pociąga, upadek Halicza, upadek Budy. Wszystko to są europejskie klęski. Jest to cały ciąg europejskich klęsk. Te europejskie klęski doprowadziły do tego, że historia nie zaczęła iść w kierunku zachodu, historia nie zaczęła iść w kierunku słowiańskim, tylko historia zaczęła iść w kierunku wschodnim, nie słowiańskim. I to na dzisiaj dość.